Cześć, witam w Baniaku Baniaka. Dzisiaj trochę plenerowo. Jak widzicie, za mną znajduje się jeden z domów kultury w Warszawie, do którego trafiłem właściwie dość przypadkowo. I co się okazało ku mojemu zaskoczeniu? Jak widzę taką kolejkę przed jakimś budynkiem, od razu myślę sobie, konwent fantastyki. Wchodzę do środka, okazuje się, że obsługa kilku naprawdę masywnych gości zaczyna rozmawiać na temat akredytacji. Myślę sobie, konwent jak nic. Pytam jednego z nich, co się właściwie tutaj dzieje. Oznajmuje mi, że jest to trzeci zlot fanów My Little Pony. Sobie myślę, że ostatnio tylu masywnych i zarośniętych facetów to widziałem na zlocie Drwali, ale jednak okazuje się, że rzeczywiście konwent miłośników My Little Pony. Czy to akurat taka grupa, do takiej grupy te małe kurczyki powinny trafiać? No, nie mi to oceniać, ale fajnie, że coś takiego się w ogóle dzieje. Jak widzicie, kolejka tam w tle jest dość masywna. Wszedłem do środka, patrzę, o, idzie jakaś grupa małych dziewczynek, w takim wieku około 10 lat, tuzin małych, kolorowych dziewczynek. To jest grupa właściwie odbiorców. Ale jak dowiedziałem się, przesłuchałem bliżej, mała grupa dziewczynek szła na zajęcia z aikido, więc moje już zaskoczenie sięgnęło całkowicie szczytu. Dobra, spróbujemy wejść do środka, może porozmawiać z jakimś organizatorem i dowiedzieć się trochę więcej na temat atrakcji. Powiedzcie mi, co się tutaj właściwie dzieje. Więc dzisiaj odbywa się trzeci duży warszawski Pony, czyli spotkanie dorosłych i prawie dorosłych fanów kocyków Pony. A dlaczego tylko dorosłych? No tak wychodzi, ponieważ po prostu bardzo dużo osób dorosłych interesuje się kocykami, uważa, że jest w jakiś sposób urocze, interesujące, ciekawe, fajne. Więc jakby zorganizujemy dla siebie imprezy takie, jakby imprezy dla dzieci nie są do końca dla nas interesujące, więc organizujemy sobie coś, żeby móc się spotkać razem i razem robić coś związane z kocykami, co będzie dla nas ciekawe. To jest impreza, która nazywa się Trzeci Warszawski Pony Meet, czyli krótko mówiąc zjazd Bronis i Pegasus, czyli fanów serialu My Little Pony French Peace Magic. To jest po prostu tak, że do końca trzeciej generacji kucyków, to faktycznie to była stricte bajka dla małych dzieci. Ale później Hasbro, tworząc nową wersję, zaprosiło do współpracy Lauren Faust, która jest znana między innymi z takich kreskówek jak Dom dla zmyślonych przyjaciół Pani Foster, czy też pomagała przy laboratorium Dextera, więc postanowiła połączyć tą bajkę z niektórymi elementami popkultury, z elementami komizmu, w efekcie czego powstała kreskówka bardziej niż bajka, która mimo wszystko dalej uczy i bawi właśnie zarówno młodsze osoby, jak i starsze. Okej, jakie atrakcje macie na dzisiaj? Na dzisiaj mamy przygotowany przede wszystkim wywiad z panią Agnieszką Rozińską, która dubbinguje Rainbow Dash w polskiej wersji serialu. Oprócz tego mamy jeszcze masę prelekcji przygotowanych i dwa konkursy, w tym konkurs cosplay oraz konkurs wiedzówki o serialu. Proszę, jak to w sobotę rano może być człowiek zaskoczony i bardzo miło, jako że trafiłem właśnie na zlot miłośników My Little Pony, teraz już wszystko wiem. Spotkanie się po raz trzeci, impreza trwa tylko jeden dzień, kilka godzin, ale mimo to przyjechało kilkaset osób i z tego co słyszałem naprawdę z całej Polski. Ekstra, że takie imprezy są, że fani danego gatunku potrafią się złączyć i dobrze się bawić. Tak więc, jeżeli sam jesteś w jakimś klubie miłośników, czy serialu, czy książki, komiksu, nie ma to znaczenia, pomyśl nad swoim konwentem. Do zobaczenia.